Siema, z tej strony Kosiowski. Dziś opiszę trening Dungeon, trening grottowy The Seven Deadly Sins Grand Cross. Opisywałem go już, jednak troszeczkę razy go przeszedłem na ostatnim poziomie, więc już wiem więcej. Po boku będziecie mieli moje teamy, ale na początku o co tutaj chodzi? Generalnie mamy walkę, na dole macie różne 5 kryształów, walkę na różnych przeciwników, bossów z góry narzucone, bardzo różne mechanizmy mają, więc różne teamy na nich trzeba złożyć. Jak już raz przejdziecie jeden etap, tak jak ja teraz, zobaczcie, to od razu mam team, jaki ostatnio go używałem i mogę sobie powtórzyć. Także ja sobie powtórzę ten team. Nie jest on idealny, bo ta niebieska Merlin w ogóle tu nie pasuje, bo ona się kontruje z Galandem, ale to nie jest ważne. Używam tutaj Galanda, który jest polecany na ten event. Zobaczcie, z tej strony można sobie spisać postacie, zrobić teamy na każdy etap. Wszędzie tu jest opisane, co robi przeciwnik i co warto używać, czyli Galand i postacie, które dają HP lub healują, żeby on przeżył, żeby on sobie tam bił. Wróćmy może do walki. I to równie dobrze mógłbym już raczej na auto walczyć, ale no normalnie gramy. Możemy sobie to. Fajnie na większości bossów rushować ultimate. Przeważnie to nam dużo pomoże, jeżeli mamy ultimate'a na maksa. Bardzo dużo trzeba inwestować, bo jak widzieliście, aż 90 tysięcy powera trzeba mieć, żeby przewyższyć bossa, żebyśmy my pierwsi atakowali, a to jest przeważnie bardzo, bardzo ważne, żebyśmy my pierwsi atakowali, więc trzeba dużo inwestować w postacie. Ekwipunek tu nie działa, więc trzeba mieć po prostu duży, wysoki poziom, ewentualnie kosmetyki na postaciach dobre. Możemy... Może to połączę, będzie już tu robimy, będzie ultimate. Ona niby może O, to nam wystarczy jeszcze. Nic to w sumie nie zmieni, ale niech sobie zaatakuje. Dobra, czyli mamy do dyspozycji level 1, level 2, level 3. Level 3 są opisane bossowie na tej stronie, co podałem i tak ostatecznie chcemy te level 3 pokonywać, ponieważ one napełniają najwięcej paska takiego do walki ze swoją kopią teamu. Kopia teamu daje nam takie kawałki kamienie do ulepszenia na... Chyba już pokonamy go, mam nadzieję. Ulepszenia ekwipunku na UR. Czyli generalnie trening grotto, trening dungeon jest miejscem, które pozwoli nam zbierać materiały, żeby zrobić sobie ekwipunek na UR. Czyli SSR wymaksowany na najwyższym gwiazdkach na plus 5 możemy u Merlin w tawernie zmienić na na ten ekwipunek UR, który daje dużo, dużo więcej. Tak jak mówiłem, tu postacie nie mogą używać ekwipunku, liczy się tylko to, co mamy. Główne postacie, jeżeli użyjemy raz postaci, to nie możemy jej drugi raz użyć, jeżeli wygramy. Zobaczcie, tu już nie mogę użyć Jericho, która już walczyła. To się nie tyczy postaci, które są w backlane'ie. Jeżeli macie jakiś backlane, możecie śmiało go zmieniać, używać co wam się podoba, ponieważ one pozostają takie same. Znaczy, one się nie wyłączają, jakby nie zużywają. Dobra, możemy sobie lifesteala tak sobie panuć tutaj. Boli mnie gardło, więc przepraszam, jeżeli będzie troszeczkę słabo to słychać. Chcę jak najszybciej powiedzieć to, co jest najważniejsze. Generalnie poprzedni poranik, który nagrałem, jest dobry, tylko tam powiedziałem, skupiłem się na tym, że są nagrody młoteczki, kowadełka i w ogóle, co nam pozwala ekwipunek ulepszać, ale nie o UR. Jeżeli nie dajemy na ten ostatni poziom rady tak jak teraz, tak jak, no nie dajecie rady po prostu go pokonywać, nic nie szkodzi. Śmiało można walczyć z tym, co macie do dyspozycji na level 1 czy 2, ponieważ i tak dostajecie nagrody, tylko rzadziej będziecie walczyć na kopię swojego teamu, a kopia teamu daje kamyczki na UR ekwipunek. I to jest tyle. To jest tyle. Chyba zużyłem zły... A dobrze, zużyłem. Tu przeciwnik się buffuje i po prostu nasza Fighter Diana zadaje większe obrażenie na zbuffowanych przeciwników, dlatego ona jest tutaj polecana. Nic większego, nic wielkiego. Także możemy się skupić, żeby ją użyć. Możemy też zrushować na niej ultimate'a, co prawda nie mam na niej zlevelowanego ultimate'a, ale to nie szkodzi. Rushowanie ultimate'ów, tu jest jedną z najważniejszych spraw.
idzie. Tak jak mówiłem, gardło, więc nie będę cały czas nawijał. Pokażę wam po boku, jakich ja teamów używałem. I może w chwili ciszy... Kurczę, padła mi postać. Mógłbym pokazać wam jeszcze dalej, aż przejdziemy do kopii naszej. No nie, pokonuj mi całego teamu. Kurczę. Dobra, Diana, dawaj. Dobrze by było tu Meliodasem troszeczkę bardziej zaatakować, bo on troszeczkę większy damage by z ultimate'a zadał. Ale cóż, wybraliśmy to, co wybraliśmy. Generalnie teamów też nie mam jakoś super wow idealnie ułożonych, ale wydają się dobre, że no, dają radę. Chociaż tu widzę, że jest podbramkowa sytuacja, na szczęście ultuje nie moją główną postać. Fajnie by było, gdyby on przeżył, bo więcej skilli mogę użyć. No, o, i akurat się uda. No i my go już dobijamy, on jest zbufowany, więcej troszeczkę obrażeń mu zadamy tym i tym. Mega łatwo nie było, jak widać, ale się udało. Dobra, to do zobaczenia, aż będziemy mieli walkę z samym sobą. Na tej stronie też jest team, który możemy używać na walkę z samym sobą i albo używać można tam postaci tych, których nie ma kluczowych w innych drużynach, bo to jest właśnie to słabe to, że tam jakby nie mamy już postaci klikniętych, które ostatnio używaliśmy i możemy przez przypadek użyć coś, co już używamy do innego bossa i wtedy nam się cały dungeon może popsuć. Dlatego najlepiej tam używać coś, co nie jest polecane w innych teamach, na przykład Hauser, AGS, czerwony, czy Meliodas, demon Meliodas niebieski, czy Ban. One są też AOE postaciami, więc szybko pokonają nasz team. Także za chwilę zobaczycie. A jedzonko jest tu mega ważne, przeważnie używam HP, żeby mieć więcej HP i powera. Jeżeli nie daję rady, to używam itemka na combat class podwyższającego, tak jak teraz 10%, żebym jednak ja pierwszy zaatakował.
Teraz będziemy mieli walkę na kopię swojego teamu. Jest to za 20 staminy. Jeżeli nie dajecie rady z tym, co macie teraz, zobaczcie, po prawej jest taki znaczek dwóch gwiazdek, dwóch strzałek i możecie to kliknąć. To jest raz dziennie odświeżane za darmo. Można to zrobić, tylko że raz dziennie, a później za diamencik. No, to jest team. Sprawdzić sobie możemy level górny róg, znak lubki. To jest team, na jaki będziemy walczyć, czyli generalnie niebieski. Fajnie by było użyć coś zielonego. Raczej nic skomplikowanego. Tu jest team, jaki ostatnio używałem. Możemy sobie w tym momencie zmienić na przykład na ten zielony. Mam nadzieję, że jeszcze takiego nie używałem zielonego, czyli on będzie główną postacią do bicia. Elizabeth też jest AOE postacią, więc jak najbardziej się przyda. I tak naprawdę reszta to już nie ma znaczenia. Można wybrać coś nawet słabego, byleby coś było. Coś z nowych mogę dać, czego jeszcze nie używałem, czyli na przykład jej. Czy też, no może tego gościa nie. Tego. Tak po prostu, żeby było w razie co więcej skill do użycia. Najważniejszy jest tutaj ban, który razem z Elizabeth będą po prostu bili AOE wszystkich i po prostu przejdą to. Nawet jeżeli ja nie zaczynam pierwszy, to i tak wydaje mi się, że da radę. Mamy, normalnie to kosztuje 20 staminy i przypominam, jak padniemy, nic się nie dzieje. Możemy zacząć jeszcze raz, możemy dać poddać się i zacząć od nowa. Jeżeli nam coś nie podeszło, to tylko kosztuje staminę, nie tak dużo i tyle. Także dzięki za obejrzenie. Zobaczcie jeszcze tą walkę i ja już kończę. Trzymajcie się, cześć.
Kanetsi!私の実験に志願してくれる。